marketingowe, takie szkoły dla koni, więc tam było oceniane i stado ogierów zakupowały te najlepsze konie. W tym momencie bardzo okrojony stado, bo mamy zaledwie 32 ogiery, jest w naszych rękach. I zaraz się spytacie na pewno, no dobra, pani pokazuje pole naszych, czy gdzie jest reszta. Reszta jest na, właśnie na punktach populacyjnych. Wydzierżawiamy ogiery, żeby po prostu jak najdalej... A zawsze mówię, kto jak to kopie. Pardzierzyce, gmina, te znaki na zewnątrz. Proszę, to było niepodążane, a opłata, ja też pomówię. To jest stad z bardzo dobrej linii, oczywiście ona będzie też przez cały czas, oczywiście oprócz momentu odchowania źrebaka, proponowana do sprzedaży oczywiście za bardzo dobre pieniądze, więc to jest jedna z tych klaczy, które też możemy się pochwalić. Dalej stoi klacz po eksternie Cyrilla i popiachnie Cytera. Na Cyterę to proszę uważać, ona nas nie kocha, ale gości lubi, właśnie to jest dziwny koń. Gościom się daje macać, nie ma żadnego problemu. My podchodzimy, ona ją przytuli. No ale... popisywane do ksiąg, albo były NN, więc dostawały po uznanych ojcach pierwszą literę po ojcu. Tylko, że różne są wymogi ksiąg. Co najmniej w księdze małopolskiej oraz w księdze czystej krwi arabskiej, pewnej krwi angielskiej w Polsce. Wszystko leciało w mówię. Jedna kolejka, to jest nasza najbardziej utytułowana w tym momencie klacz w białeckim stadzie. Zobaczymy, jaka będzie jej kariera w następnych latach, bo chcemy ją prezentować w przyszłym roku już na pokazach. W tym roku ze względu na właśnie tego małego szkraba, który się urodził w maju, nie była prezentowana, ponieważ na źrebach dostają dużego futerka, więc nawet ta klacz, która pojechała do Belgii na czempionat Europy, została obstrzyżona. Trzeba było ją wywalić, ponieważ już te futra było za duże. Nie jemy kubki, nie jemy mnie. Czepiamy się mamy. Mówię, jak widać, dzięki naszej obsłudze te źrebaki są naprawdę bardzo, bardzo... I ten źrebak jak będzie miał kolor? Siwy. Siwy. On się urodził w gniazdu. Taki brązowy, z czarną grzywą, z czarnym ogonem, a pod gniazdą on będzie młody. I nie jest od sąsiada, bo sprawdziliśmy badaniami genetycznymi, że kobyła na lewicę, tak, kobyła na lewicę nie poszła. Tak. Kasztanowate. To będzie kasztanowate. Nie gryziemy mnie, no aleście się dzisiaj poupierały. Tak. To dlatego mówię, ja się bardzo zdziwiłam do tego roku. Bo tam się głównie te rzeczy dzieją. Ja sama wbieram klacze do badania, później do zaźwiebienia, plan stanówki się układa. Także to wszystko jest dokumentowane, a mimo wszystko, że tych koni powiedzmy klaczy do końca mam...